Witajcie w kolejnym odcinku programu High Five. Dziś mam pełną przyjemność, żeby przedstawić Wam ten samochód. Moim skromnym zdaniem, jest to aktualnie najładniejszy Dodge Challenger w całej Polsce. I mówię to z pełną świadomością. Ale co więcej, chciałbym, żebyście w dzisiejszym filmie zobaczyli pełną historię tego egzemplarza i to, jak sprawiłem, że wygląda tak, jak wygląda, ponieważ to jest mój samochód prywatny, kupiony do jazdy na co dzień. Obejrzałem ten samochód i 10 wcześniej innych Challengerów 6-4 i ten egzemplarz jest najbardziej sensowny po prostu. Najbardziej mi się spodobał. Jego przeszłość jest dobra, był mało uszkodzony i jest bardzo dobrze zrobiony. Poza tym ma bardzo niski przebieg. 60 tysięcy przebiegu to jest znikomy przebieg przy tym samochodzie. Silnik działa bez zarzutów. No, nie mogę się do niczego doczepić. Szczerze mówiąc, ciężko nawet stargować, więc nie targowałem. Tu naprawdę nie ma z czego stargować. No ale biały kolor zostaje tylko na chwilę. Już mam na niego plany. A pan jak sobie zrzuci towar, to podpiszemy umowę do końca, bo tak w trakcie pracy go wyrwałem. No to jeszcze oficjalna fota i można pisać papiery. Pisaliśmy tutaj umowę i auto jest moje. Fajnie. A pan w międzyczasie w przerwach od podpisywania umowy jeździ sobie widlakiem. W pracy go dorwałem akurat. Tutaj pracował. Spoko, auto będzie fajne. You're mine now. Fajnie. Cześć. Bardzo dobry egzemplarz, bardzo dobry. Full opcji, oprócz szyberdachu, ale szyberdachu nie ma, to nie jest dla mnie zbyt ważne. Reszta klasa, ale to będzie fajny wóz. A już mam na niego taki projekt w planach. O, auto to jest idealna wersja silnikowa, zbalansowana między praktycznym 5.7 Hemi a Hellcatem. To auto ma praktycznie odczuwalną prawie moc Hellcata, no bo naprawdę jest zrywny, sami zobaczycie w niedługim czasie. Jest też wygodny i komfortowy jak 5.7 Hemi. Może to jest złoty środek, może to jest idealne auto. Klimatyzacja, wentylowane, podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica, nagłośnienie audio, Alpine, subwoofer dodatkowy z tyłu. Czego chcieć więcej? Zajebiście, no kupiłem bardzo dobre auto, bardzo dobry egzemplarz. Zależało mi na jak najlepszej opcji wyposażenia. No ale też, żeby to nie była cena Hellcata, bo to bez sensu. I tu mamy dobrze zbalansowane auto. Od razu uznałem, że sprawdzę go na trasie. Mam akurat 700 km w obie strony, w Tatry Wysokie i z powrotem. Chcę wejść na Kościelec. Generalnie jeśli chodzi o rzeczy typu coś takiego... Chyba tam nagrywa ciekawego. Siemano, jadę właśnie... No tak, nawet policja interesuje się nowym nabytkiem. Akurat zawrócili, żeby spytać, co to za silnik. Pierwsza doba w tym aucie jest całkiem przyjemna. To, co uwielbiam najbardziej w tych Challengerach, czyli bardzo duży bagażnik. Tutaj wszystko się zmieści, nawet jak widzicie, subwoofer. Zresetowane, jedziemy. Po 300 km, tak jak widzicie, 9,2 litra. Jechałem większość na tempomacie, 115 na godzinę. Teraz troszeczkę przyspieszę, bo muszę, bo już spóźniony jest. Napisał do mnie Klaudiusz, który chciał przejechać się jakimś Challengerem. Niespodziankę mu właśnie zrobiłem. Dzień dobry! To jest pani Opel Meriva. Siemano! Zapraszam. Wskakuj, wskakuj śmiało. Moje baterie są rozładowane o 4 rano na nogach. Serio? Żeby to przyjechać. Poważnie? Tak. Skąd przyjechałeś? Z Bieszczad. Poważnie z Bieszczad? Tylko po to, żeby się przejechać? Dokładnie. Co ty gadasz? 470 km? W jedną stronę. W jedną. Jeszcze wrócimy. Chłop przejechał 1000 km, żeby się spotkać. Gotowy? No to przesiądźmy się na fotel kierowcy. To przejadę się. To może nie chcesz. To przejadę się. Zaskoczyłem cię, co? Chcesz? Chłop mi daje, zna mnie od 20 minut. Może 15 nawet. Dobrze ci z oczu patrzy. W sumie nie znam twojego imienia, jak masz na imię? Klaudiusz. Przepraszam, Robert. Miło poznać. No to już teraz się znamy. Pasuje ci ten samochód. Zrobię ci zdjęcie. Chłopie, spełniasz moje marzenia. Od takiego brzdąca. Poważnie? Przejadę się taką furą. Dawaj, daj mu trochę. Szkoda. Super. Chłopie. Zajebiście. Przyjechałem teraz na zdjęcia z Markiem. Marek mówi, że mam brudne auto. A ja mówię, dobra, tu jedźmy na myjnie. A Marek ma myjnie
przenośną, mobilna mynia, co to w ogóle za sprzęt? Kolor biały w tym samochodzie jest spoko, ale zawsze marzył mi się taki kameleoniasty, błękitny, niebieski, czy lazurowy, czy lapis lazuli, nie wiadomo jak nazwać ten kolor, ale jest piękny i taką folię też robię. To nie wszystko, ten samochód przejdzie masę zmian. White body chcę mu dołożyć, chcę mu zmienić maskę, chcę mu dołożyć fajne zderzaki, felgi, chcę go stylizować na takiego Red Eye'a. Moim zdaniem będzie wyglądał zarąbiście. I tak on nie wygląda źle, ale uważam, że efekt końcowy będzie porażający. Życzę miłego dnia. Dziękuję. Do widzenia, dzięki. Jestem w miejscu. Uber przyjechał Uberem. Jaha. Pierdziel. Chodzę dookoła tej fury i nie mogę przestać patrzeć na to auto, bo po prostu to jest piękne. Ten benzynowy kolor zrobił tak piorunujące wrażenie na mnie. Ja wiedziałem, że to jest piękny kolor, widziałem na żywo to auto w tym kolorze, ale to jak wygląda na żywo w budzie Challengera, to przychodzi moje najśmielsze oczekiwania, jest przepiękne. Skoro fura oklejona, no to pora pokazać ją widzom i spytać, jaka jest opinia widzów. Jazda! Jest uśmiech na twarzy, jest dobrze. Ale trochę jestem zestresowany. Przyznam szczerze, nie będę obijał bawełnę. Trochę się zacząłem pocić. Nie, to przez pogodę. Jak się prowadzi? Takie zdanie po 10 km prowadzenia auta. Możemy prosto pojechać tym pasem. Jest bardzo wygodny na pewno. Jest bardzo szybki. Ale ogólnie bardzo przyjemny. Mamie też się podoba? Oczywiście. Kurde. Wieczór udany. Kolor jest świetny, on na pewno się rzuca bardzo w oczy i bardzo pasuje w ogóle do tej bryły auta. Mama też tak myśli? Kolor. Super. Czekam tu na Kamila. Kamil ma przyjechać. To Kamil? Są i oni! Ha, ha, ha. O, tak, ja od godziny uspokoicie. Cześć Kamil. Cześć. Cześć, Robert. Jak wam się podoba kolor? Tak, ja był w ciele jakiejś takiej, wiesz, dziewczyny, tak widzę, schowany. Nie, co ty gadasz? Poważnie? Przepiękny. Pasuje ci. O, już co pomyślałem. Jeszcze później do ciebie napisałem, jeszcze odpisałeś tak w ciągu 5 minut, to mówię na koniec. Zajebiście, fajnie, że się podoba w takim razie. No ale jest taki babski, nie? Czasami podobno w różowy wpada. Wiesz, dla mnie to stało tak jak diabeł. Tak, zwracam uwagę, ja już stamtąd go widziałem. Tam odjechałem, to mówię, psz, od razu. Taki miał być cel. No. Super, chodźcie, przejdziemy się. Śmiało. Ciekawy jestem, co powiesz. Po pierwszym kilometrze, jak wrażenia? Takie, że nie wiem, co powiedzieć. Czyli najlepsze. Tyle w temacie. Jesteś ready? No. Nie. Helka to... Jest dobry, co? Jest git? Pytanie. Jak się czujesz? Wszystko w porządku? Tak! Uwielbiam patrzeć na te reakcje, naprawdę. I to jest chyba coś, co mnie spełnia. To, że mogę się dzielić takimi rzeczami, tymi emocjami, które przeżywam. Nie, nawet nie umiem opisać wam, jak fajne jest to uczucie, żeby dzielić się tym, co się mam. I got lost tonight, under the stars up in the sky. Directions hard to find. Challenger to znak rozpoznawczy programu High Five. Uważam, że w tym benzynowym wygląda najlepiej jak do tej pory. 6.4 SRT w white body jest potężnym autem. Nie mogło zabraknąć również indywidualnej blachy. A dzisiaj takie widoki w Warszawie. 7 Challengerów i inne amerykańskie fury. Pięknie to wygląda. Taki skład dzisiaj. Dzisiaj troszeczkę szumu na Warszawie robimy. Wyjechaliśmy na 7 Amerykańców. A to jest człowiek, który zainspirował mnie do tego, żeby kupić w ogóle Hellcata. Prowadzi benzynowy kameleon. Tak to wygląda, jeszcze raz wam pokażę. Jeździliśmy 7 Challengerami po centrum Warszawy, a cała ekipa wyglądała obłędnie. Sezon uważam za otwarty. Wypatrujcie mnie na ulicach. Siemano! Podoba ci się auto? Podoba mi się auto. Co powiesz, tak na szybko? Ładny kolor i fajnie brzmi. Przypadkowe spotkania z widzami też są spoko. Często jednak organizuję dla widzów urodzinowe przejażdżki, niespodzianki. Tu akurat miałem przyjemność zaskoczyć jednego z widzów w jego 40. urodziny. Nie wiem jak wy,
ale ja pasy zapinam. Ja też. Dlaczego ten kolor akurat? Bardzo dobre pytanie. Ja mam świetny kontakt z wami, z odbiorcami programu High Five. Mam z wami świetny kontakt przez jakieś imprezy okolicznościowe, ktoś urodziny ma, przejażdżkę zrobić, przewieźć kogoś. Do ślubu ostatnio nawet miałem propozycję, żeby pojechać tym autem. I na większość się zgadzam. Naprawdę, wystarczy napisać. To jest samochód, który jest wizytówką moją, więc powinienem spytać was o zdanie, jaki kolor najbardziej pasowałby do Challengera. Oprócz czarnego. No i zdecydowaliście, że to będzie ta benzyna. Pisaliście fioletowy, benzynowy, ciemny niebieski. Ten samochód z tym kolorem, z tą folią wygląda genialnie i bardzo się cieszę, że wam zaufałem. To wy tworzycie ten program, to wy tworzycie program Hi-Fi. To dla was powstają te materiały, dlatego samochód powinien mieć taki kolor, jaki większość społeczności programu High Five wybrała. Dlatego jest też taki. Warto podkreślić, że on się zmienia pod każdym kątem. To jest tak zwany kameleon, benzynowy kameleon, ciemny niebieski. Nie wiem, jak zwał, tak zwał, ale do czego zmierzam? Że ten kolor w cieniu będzie zupełnie inaczej wyglądał, a zupełnie inaczej będzie wyglądał pod słońce. Mieni się ten lakier. Jest taki bardziej kobiecy, można powiedzieć. Jakby wam to ująć. Widzicie? Nie no, z każdej strony wygląda zajebiście. Musicie się ze mną zgodzić, co? Dajcie znać w komentarzu, czy wam się podoba. Wy wybraliście te folie, więc jeżeli jest zła, no to będzie na was. Na przykład tu od boku, jak już słońce na niego nie pada, widzicie, auto jest w lekkim cieniu z tej strony, to już jest taki ciemniejszy. Zjawiskowa folia, naprawdę. Przyjechałem jeszcze w nocy w jedno z fajniejszych miejsc w Warszawie, żeby zobaczyć, jak to auto wygląda w takim świetle nocnym. W takich warszawskich światłach właśnie. No i moim zdaniem skromnym prezentuje się. Powiedzieć, że dobrze, to nic nie powiedzieć. Moim zdaniem jest taka petarda. Naprawdę jestem ciekawy waszej opinii, czy podoba wam się ten samochód. Każdy krok to jest inny kolor. Tu jest ciemny, prawie czarny, jak widzicie. Teraz taki ultraviolet. Tutaj przy świetle już jest bardzo jasny. Sami widzicie. W słońcu wpada w niebieski. To jest niesamowity kolor. Te poszerzenia. Pięknie to wygląda. Zajebisty samochód, naprawdę. Zrobiłem mu jeszcze tutaj wlew cały w czerni. Bardzo dobrze wygląda. No i nieskromnie muszę powiedzieć, że uważam, że to jest zdecydowanie najlepszy Challenger w Polsce. SRT 6,4 litra V8, ale co więcej, podejdźcie tu, żeby zobaczyć, jak wygląda całe oklejenie tego samochodu. Wnęki samochodu są w kolorze nadwozia. Kupiony, żebym jeździł tym autem na co dzień, do momentu. No i właśnie, przejdźmy do tej świetnej, kluczowej fazy, pewnie na którą miłośnicy motoryzacji czekacie. Panie i panowie, jasno muszę to powiedzieć. Ten samochód jest moim daily, ponieważ jest przejściowym autem między 800-konnym Hellcatem Red Eye'em a czymś dużo lepszym. I to już mówiłem wam w poprzednich materiałach, że jest ten proces realizacji nowego zakupu w trakcie. Nigdy bym się nie spodziewał, że będę mógł kupić tak mocne i tak dobre, tak zajebiste auto, tak niebezpieczne auto. Nie powiem wam, co to jest za samochód, niech to będzie tajemnicą, ale chciałbym, żebyście jasno i wyraźnie mieli określone, że to jest moje daily, a taki rarytas na weekendy do pokazania się, taki exotic car, jest w trakcie zakupu. Ależ tutaj ma tyłeczek. Ja szaleję na punkcie tych Challengerów. Z tyłu, z przodu, z każdej strony wygląda dobrze. Teraz widzicie to auto z profilu i też wygląda zajebiście. Czarny mat w Challengerze był totalnie batmanowy i groźny, ale ten to jest kameleon. A kameleon to jest mój ulubiony gat. A dlaczego? W moim życiu jest taki jeden cytat, który jest dla mnie bliski. Bądź jak kameleon. Patrz przed siebie, ale obserwuj to, co za tobą. Trzymajcie się i subskrybujcie program High Five. Do zobaczenia.